Cześć moi drodzy, ja jestem Zuza i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, a dziś przychodzę do Was z pierwszym w historii tego kanału Book Unhaulem. Zazwyczaj na moim kanale pokazuję Wam książki, które przebywają na te moje półki, a dziś pokażę Wam książki, których się pozbywam z tego regału. Kiedyś, powiem Wam, tak między pół roku a rokiem, odkąd miałam kanał, miałam straszną fazę na kolekcjonowanie książek. Trochę mi się to też udzieliło teraz w te wakacje, co były. I dotarło do mnie, że naprawdę nie ma sensu trzymać książki, których rzeczywiście nie chcę, których wiem, że no nie przeczytam, bo leżą już kilka lat na tych półkach i nadal po nie nie sięgnęłam i nie ciekawią mnie swoją tematyką, a mogą polecieć w świat i ktoś inny może się z nich cieszyć. W związku z tym zebrałam 17 albo 18, niecałe 20 książek, których na moich półkach już tak na 100% nie chcę i których nie będę za 3 miesiące żałować, że sprzedałam. I długi czas zastanawiałam się, jak to zrobić, czy to wystawić gdzieś na Instagramie, żebyście Wy też mogli kupić, czy może na Vinted, czy jak. I wiecie co, tak na chwilę obecną dzisiaj już sprzedałam kilka książek z tych, które tutaj zobaczycie znajomym. I właśnie tak doszłam do wniosku, że najpierw sprzedam te książki, którymi moi znajomi będą w jakiś sposób zainteresowani, a jeżeli jakieś mi zostaną, no to wtedy dam Wam znać na Instagramie i myślę, że wtedy coś wspólnie wykombinujemy. Oczywiście na YouTubie wówczas też Was o tym poinformuję, jeżeli jakieś książki będę sprzedawać, to wtedy Was poinformuję, gdzie i kiedy. A teraz już nie przedłużając, przejdźmy do tego Book Unhaulu. Na pierwszy ogień dwie książki Nicholasa Sparksa, czyli Ostatnia piosenka i list w butelce. Tą czytałam, tej nie. Tą czytałam dlatego, że raz się skusiłam, bo jest cieńsza od tej. Tej byłam bardziej ciekawa, ale porównując grubościowo, ta ma po prostu więcej stron. I faktycznie tą męczyłam przez ponad miesiąc i nie mogłam jej zmęczyć. Nie dlatego, że historia była słaba, tylko dlatego, że jest wydanie kieszonkowe. A jeżeli mnie oglądacie od jakiegoś czasu, wiecie, że wydanie kieszonkowe to jest mój najgorszy koszmar. Nie mogę po prostu zdzierżyć małych stron, które tam są. Jest taka akcja, żeby dla seniorów były drukowane też książki, takie wiecie, nasze normalne książki, takie same jak są wydawane normalnie, jakieś premiery, i żeby były drukowane normalnie i jeszcze z dodatkowo powiększoną czcionką dla seniorów. Ja bym wówczas kupowała te dla seniorów, bo jakoś tak im większa czcionka, tym mi się przyjemniej czyta. A niestety w wydaniach kieszonkowych ta czcionka jest mała i stwierdziłam, że to czytałam, do tego już nie wrócę na pewno w tym wydaniu, a tego przez ostatnie 2 czy 3 lata, albo nawet więcej, ja chyba miałam 13, jak to kupowałam, przez ostatnie 5 lat tego nie ruszyłam. I marne są szanse, że przeczytam ostatnią piosenkę akurat w tym wydaniu, dlatego nie ma co ich trzymać na półkach i wędrują w świat. Kolejna książka to Wynajmij sobie chłopaka, czyli książka, którą ja kupiłam, kiedyś miałam taką fazę, żeby kupować książki, które mają swoje netflixowskie ekranizacje, tudzież adaptacje i je czytać właśnie przed obejrzeniem albo w trakcie oglądania, zazwyczaj przed. Tutaj obejrzałam zarówno film, jak i przeczytałam książkę, co prawda w odwrotnej kolejności. Oba tak średnio mi się podobały i pamiętam, że byłam bardzo sfrustrowana, bo kupiłam tę książkę myśląc, że to będzie coś takiego jak film, a widziałam zwiastun filmu i mnie zaciekawiło. Okazuje się, że książka jest zupełnie różna od filmu, to znaczy może nie tak zupełnie, ale w tak 75% jest różna od filmu. I byłam zawiedziona książką przez to. Co prawda ona jest taką spoko, lekko młodzieżówką. Jeżeli ktoś lubi ten film albo sam pomysł na fabułę, to myślę, że okej. Chociaż trzeba się nastawić na to, że książka jest różna od filmu. I no cóż, ani film mnie nie powalił, ani książka. Nie wracam do niej w ogóle myślami i tak jakoś im dłużej mija, tym ja mniej chcę ją mieć na półkach, bo po prostu mi jest ona niepotrzebna. W związku z tym też postanowiłam, że nie ma sensu na siłę jej mieć na tych półkach i już ją odkupiła moja przyjaciółka. Kolejna książka to książka, która w ogóle nie wiem jak trafiła w moje ręce, a mianowicie Singielka. Nie kojarzę, czy to ja ją kupiłam, czy moja mama. Jedyne co, to że ta książka trafiła na moje półki, jak ja byłam w związku i że byłam zdziwiona, po co mi książka o tytule Singielka, jak ja nie jestem singielką. I w ogóle nie przeczytałam opisu, myślałam, że to jakaś cienka obyczajówka, a to jest, z tego co zrozumiałam po opisie, jakiś poradnik, jak radzić sobie po rozstaniu i jak, może niekoniecznie radzić sobie po rozstaniu, chociaż tu pewnie po części też, ale również jak cieszyć się z bycia samym ze sobą, jak pokochać samą siebie i też jak
nie odczuwać takiej potrzeby posiadania na siłę kogoś, tylko cieszyć się z tego, gdy jest się też samemu. Także myślę, że szczególnie młodszym nastolatkom się przyda, ale mi zdecydowanie nie, bo odkąd mam tą książkę, no nigdy mi się ona nie przydała i raczej nie zapowiada się, żeby mi się przydała, dlatego że no jakby nie potrzebuję czegoś takiego. Ja rozumiem, że to jest też taki poradnik, który ma nauczyć miłości do samej siebie, ale ja samą siebie kocham. Widzę swoje wady, nie zawsze siebie lubię, ale siebie kocham. Może to nie zabrzmiało jakoś, wiecie, składniowo, ale no tak jest. Także myślę, że po prostu ta książka mi jest niepotrzebna i po prostu pozbywam się jej. Kolejna książka to taka, której nie przeczytałam, jest na moich półkach miesiąc, dwa, półtora, coś koło tego. A przynajmniej w wakacje, a jest to książka Colleen Hoover, This Girl. I to była taka trochę wpadka przy zakupie, dlatego że zobaczyłam cenę. Były dwie książki właśnie tej autorki, tak czytam, nie wiem już w którym, chyba w Poznaniu. I ja kupiłam, bo stwierdziłam, że kurczę, przeczytałam dwie książki Hoover, jedna mi się okropnie nie podobała i moim zdaniem była tragiczna, a druga była naprawdę spoko i miło spędziłam przy niej czas. I tak chciałabym wyrobić mój stosunek do tej autorki i stwierdziłam, ta jest bardzo tania, no to wezmę. I wiecie, stwierdziłam, że po prostu chcę sobie wyrobić swoją opinię na temat tej autorki i stwierdziłam, że dobra, no ta jest znacznie tańsza niż cena okładkowa, jest w praktycznie idealnym stanie, no to biorę tą. Nie przeczytałam opisu. Wzięłam w ciemno po prostu tańszą z tych dwóch opcji Hoover, która była, w tak czytam. I po powrocie do domu przeczytałam, że jest to trzecia część jakiejś trylogii. Wówczas też się zdziwiłam, bo nie wiedziałam, że Hoover w ogóle pisze jakieś trylogie. Ale no, niezła wpadka. Nie chcę zaczynać z trylogią, absolutnie z tą autorką. Wolę sięgać, jeżeli o nią chodzi o jednotomówki. Bo jakbym miała czytać trzy tomy tylko po to, żeby się przekonać, czy historia, którą wykreowała autorka, mi się spodobała, tym bardziej, że mam do niej taki mieszany stosunek, nie chcę się w to bawić, po prostu nie. I widzę w podglądzie, że robię dzisiaj dziwne miny do kamery, no ale mówi się trudno. Także This Girl, no, nie będzie u mnie na półkach. Kolejne trzy książki to książki o jednakowej tematyce, one dotyczą jednego serialu i ja je tak planuję kupić w pakiecie i też mam taki zamysł, żeby w pakiecie wyszło po prostu korzystniej i taniej, ale jeżeli ktoś będzie chciał z moich znajomych kupić osobno, no to też nie będę robiła przecież problemu, a jest to Riverdale, te pierwsze trzy domy, nie wiem czy dalej są, chyba nie, chyba dalej już nie ma. I mamy tak, Riverdale dzień wcześniej, powrót nad Shadow Lake i Zabawy i zabójstwa. Drugi i trzeci tom są w ogóle nieprzeczytane. I zapłaciłam za oba te tomy coś koło już 50 zł. Bo 25 pamiętam z tego, co pamiętam, na każdą książkę wydałam, albo 27. I tom pierwszy jest przeczytany, ale on był czytany raz i jak widzicie, on też jest w bardzo dobrym stanie. Jedyne co, to widać troszkę po rogach, te ślady użycia. Ale tak to te książki są w naprawdę dobrym stanie. I kurczę, no jak na razie nikt nie wyraził chęci zakupu, więc być może właśnie do Was się odezwę, czy ktoś byłby zainteresowany takim pakiecikiem. Ale to wiecie, jeżeli jakakolwiek książka mi się nie sprzeda, no to prawdopodobnie też wstawię je gdzieś na Instagrama czy coś i po prostu zrobimy sobie jeszcze taką sprzedaż na Instagramie. Ale to Was poinformuję wszystko tutaj na YouTubie, na Instagramie również. Zobaczymy jak to będzie, bo być może wszystkie się sprzedadzą, zobaczymy. Książka to książka, której być może się nie spodziewaliście, dlatego że sprzedaje, słuchajcie, Białego Kruka. Kurczę, boję się, że teraz ktoś mnie zlinczuje w komentarzach, bo dla niektórych Białe Kruki to książki, które ogólnie jest bardzo ciężko zdobyć i jak już to za jakieś bardzo wysokie pieniądze, a dla niektórych to Białe Kruki to książki, które są już po prostu niedostępne w sprzedaży i jedynie jak można je dostać, to z drugiej ręki. I ja w sumie trochę bardziej się utożsamiam z tą drugą kategorią, że też czasami jest ciężko zdobyć w dobrej cenie, ale można zdobyć tylko z drugiej ręki i już nie kupi się nowych. I właśnie taką książką jest Imagine, ale odbija światło. Czy Wy to widzicie? Widzicie na pewno, bo ja sama patrzę obecnie na tę książkę w kamerze. Tak, odbija lampę. Tu dobrze teraz widać, jak ładnie mi lampę odbija, aż mi jedzie po oczach. To jest książka, którą ja kupiłam tylko ze względu na nazwisko Shawn Mendes, bo tutaj mamy zbiór. No tak, bo to jest taka ala lustrzana okładka. Ja się zastanawiałam, czemu mi się tak odbija.
Mindfucka miałam przez chwilę. To jest książka, w której mamy opowiadania. Opowiadania z udziałem różnych gwiazd i tutaj właśnie mamy wielu autorów. Kupiłam tylko ze względu na nazwisko Shawn Mendes. Przeczytałam to 10-stronowe opowiadanie i nie czuję już w ogóle pociągu do tej książki, bo nie podobał mi się po prostu styl narracji, bo nie jestem do takiego przyzwyczajona i dla niektórych to może być ciekawe, a mnie irytowało, bo narracja jest nawet taka nie istnieje odrębnie jako, wiecie, kategoria narracji. Mamy pierwszoosobową, trzecioosobową, a tu mamy drugoosobową, w sensie narracja brzmi tak. Wyobraź sobie, że jedziesz dzisiaj pociągiem, spoglądasz za szyby, bla, bla, bla i właśnie tak to brzmi. Wszystkie czasowniki są w drugiej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym. To jest dziwne. Nieprzyjemnie mi się właśnie pod tym względem czyta. No i też po prostu nie czuję potrzeby, żeby ta książka była na tych moich półkach. Ja ją też sprzedam, słuchajcie, w bardzo korzystnej cenie. A przynajmniej taki mam zamiar, bo sama bym się po prostu mega cieszyła, gdybym mogła zdobyć białego kruka właśnie w... Czemu tak macham tą książką? Pewnie przez to, że odbija światło. Po prostu cieszyłabym się sama, gdybym mogła zdobyć białego kruka w tak atrakcyjnej cenie, jaką jest cena poniżej 10 zł. Zobaczymy, czy ktoś ze znajomych się skusi. Teraz, moi drodzy, również dwie książki, których się pozbywam, dlatego że nie potrzebuję ich. I są to również coś a la poradniki. Mamy tutaj Randkowe dylematy, Romantyczna rewolucja, coś właśnie o randkowaniu, a także Związkologia, czyli jak stworzyć stały związek oparty na prawdziwej miłości. To mnie kiedyś kręciło, w sensie chciałam to przeczytać, bo bardzo mnie interesuje od strony psychologicznej i podświadomości właśnie sam proces zakochiwania się, miłości i to całe uczucie, ta otoczka wokół miłości. Mnie to bardzo interesuje, ale jak tak zaczęłam czytać, to no, bardziej tutaj jest właśnie skupione na tym, jak budować ten związek i jest to w sumie fajnie opisane, nie przeczytałam całości, ale ja już mam zbudowany związek i no, nie jest mi to potrzebne. A także to, tego nigdy nie przeczytałam chyba nawet w ogóle, wiecie, opisu, widzę, że ma całkiem duże litery. Randkowe dylematy, myślę, że tu też o randkowaniu, szczególnie dla młodych ludzi, szczególnie, że tutaj jest dwójka młodych ludzi na okładce, no po prostu nie, czuję, że nie potrzebuję tego. Kolejna książka, której również się pozbywam, to książka pod tytułem Mechaniczny książę. Jej się pozbywam, gdyż, jak być może wiecie, pamiętacie, tutaj mam też Mechanicznego księcia w takim wydaniu pięknym i nie potrzebuję, stwierdziłam, że nie potrzebuję pojedynczego drugiego tomu z tego wydania, skoro nie mam pierwszego i trzeciego. Jakbym miała całą trylogię, to bym pewnie sprzedała całą trylogię, bo te okładki, czekajcie, o, te okładki, no, są zniewalające. Także kogoś uszczęśliwi, a właściwie już nawet wiem kogo, bo kolejnej mojej znajomej już odsprzedałam. I kolejna książka, to książka, którą ja chyba dostałam od mojej mamy, ale nawet nie jestem pewna. I jest to książka Joanny Jabłczyńskiej, Nigdy dość, biorę z życia wszystko. Wydaje mi się, że to może być ciekawe dla osób znających bliżej tę chyba aktorkę. Nawet nie kojarzę tej pani. I właśnie przez to nie przeczytałam, bo pewnie gdyby była jakaś inna postać telewizyjna z polskiego show biznesu, którą znam i lubię, to pewnie bym przeczytała z czystej ciekawości, ale tej pani nie kojarzę. Z tego, co wynika z opisu, nie jest to tylko dla fanów tej pani, ale również dla po prostu młodych ludzi i dla ludzi, którzy boją się walczyć o marzenia, dla marzycieli. Coś takiego, przynajmniej tak zrozumiałam z opisu. Myślę, że to może być też coś a la ciekawy poradnik, bo też są jej zdjęcia, które mają inspirować trochę pewnie jej historia przemycona. Szczerze ja nie wiem, nie czytałam tego, nie za bardzo mnie to interesuje. No, także przez to, że w ogóle wiecie, to ileś też lat leży na tych moich półkach, chyba od 2018, nie chcę przekłamać, ale też kilka lat leży, nigdy po to nie sięgnęłam i nie zamierzam. Kolejna książka to Pamiętniki Medii. Z tą książką wiąże się ciekawa historia. Otóż bardzo mi się spodobała jej okładka. Spodobał mi się też opis mówiący o tym, że jest to opowieść dziewczyny, która dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości osiągnęła sukces. Opowieść o spełnianiu marzeń i wielkiej pasji. I ja, wiecie co?
jak ta książka wychodziła, ja ją kupiłam krótko po premierze w księgarni stacjonarnej za cenę okładkową, czego po czasie bardzo żałuję, bo teraz tę książkę można dostać naprawdę w niskiej cenie, z tego co widziałam. I w sensie porównując do ceny okładkowej. I nie widzę, w którym roku ta książka wyszła. A, z tyłu będzie. Prawdopodobnie, zaraz Wam powiem, ile lat temu. 2017 albo 18. Ja to kupiłam właśnie po prostu, gdy było krótko, miesiąc po wydaniu, coś takiego. Widziałam w jednej księgarni, widziałam w drugiej księgarni, zainteresował mnie opis, spodobała mi się okładka, stwierdziłam, dobra, wezmę, bo to jest chyba już jakiś znak, że ona mi się tak często obija po prostu o oczy. I nie wiedziałam wówczas, że autorka, czyli Maddy Ziegler, jest tancerką i to jest książka o jej życiu. Przy okazji przemycająca też, wiecie, jakieś porady, wiecie, to właśnie ja, Sia w wersji coś tam. To ona to mówi o swoim życiu, ale przy okazji daje jakieś porady, gdzieś tu jest spis treści. Mhm. O jej siostrze, o tym jak tańczyła, o jej współpracy z Sią, o tym jak zabłysnęła, że tak powiedzmy, w telewizji. No, ja to przeczytałam chyba w 3/4, jakoś tak, zrobiłam koniec końców DNF, albo przeczytałam do końca, ale po prostu w połowie to, co mnie nie ciekawiło, to omijałam. Przynajmniej, no, wyszło tak, że przeczytałam taką ala autobiografię dziewczyny, której w ogóle nie znałam, w związku z czym strasznie się wynudziłam, mnie to w ogóle nie interesowało. Jeżeli ktoś jest fanem, to myślę, że ta książka jest naprawdę fajna, ale do mnie zupełnie nie trafiła, bo mnie po prostu postać Maddy Ziegler nie interesuje i wcześniej nawet nie wiedziałam, kim ona jest. I ostatnie dwie książki to książki, słuchajcie, z mojej pierwszej współpracy. Przy mojej pierwszej współpracy recenzowałam 5 książek i tak, no, jeszcze rok temu bym nie powiedziała, że pozbędę się książek z pierwszej współpracy, bo jest sentyment, mimo wszystko zawsze do tej pierwszej współpracy, ale ja Wam powiem, że miałam 5 książek i te 3 wciąż są przeze mnie lubiane i wciąż mam do nich ten sentyment i do nich będę chciała wracać, a do tych 2, co chcę się pozbyć, wiem, że nie i wiem, że po prostu mogą się komuś innemu spodobać. Pierwsza z nich to Świąteczny Trop, czyli taka słodka książka świąteczna. Ją też już sprzedałam przyjaciółce i mam nadzieję, że jej się spodoba. Tutaj jest taki właśnie kryminał. No, ja ją czytałam w zeszłym roku, w grudniu. Mi się podobała. Szału wielkiego na mnie chyba nie wywarła, z tego co pamiętam. I wiem, że nie będę chciała do niej wracać, bo nie była nie wiadomo czym, więc nie ma sensu, żeby u mnie była. I kolejna książka to Czego uczą nas zwierzęta. Książka z piękną okładką. Naprawdę to jest jedna z najpiękniejszych okładek moja. Zdecydowanie jedna z najbardziej ulubionych, bo jakoś tak bardzo mi się podoba ta stylistyka, ten piesio, te kolory. Ale no, nie podoba mi się strasznie, nie podoba mi się tutaj, co autorka próbuje przekazać. Nie zgadzam się z tym głównym założeniem autorki i po prostu męczyłam się przez tę książkę. I też tematyka typowo zwierząt, jako terapeutów i ogólnie zwierząt nie kręci mnie aż tak bardzo, jak na przykład, nie wiem, weterynarzy albo osoby, które no, mają taką wewnętrzną miłość do zwierząt, więc no, mnie to tak średnio obchodziło też, gdy czytałam, bo myślę, że fajnie by było tak z 50 stron tego przeczytać i gdyby autorka miała troszkę inne zdanie, ale no, te 200, 250, ile tu mamy, 220, to już było dla mnie za dużo. I tak, to już były wszystkie książki, których się pozbywam z mojej biblioteczki. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i no słuchajcie, mamy za sobą pierwszy book unhaul na tym kanale. Mam nadzieję, że jeszcze w przeciągu najbliższego roku zrobię porządniejsze takie czystki na mojej biblioteczce, bo trochę ostatnio schomikowałam tych książek, ale jak na razie pozbywam się tych 17, czy tam 16, 18, już nawet nie pamiętam, bliżej 20. I jestem i tak z siebie dumna, bo myślę, że jeszcze pół roku temu nie zdecydowałabym się na sprzedaż tych książek właśnie, aby kolekcjonować
nie czuję już takiej potrzeby. To znaczy, nadal uwielbiam to zbieractwo książek, ale też nie czuję potrzeby trzymania ich na siłę, gdy czuję, że już ich po prostu nie chcę. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Dajcie mi znać, jaki jest do tego Wasz stosunek, czy Wy wolicie chomikować te książki i nawet jak wiecie, że już ich nie będziecie czytać, że niespecjalnie Wam się podobały, że zabierają Wam tylko miejsce na tej półce, a poza tym nic innego, to czy mimo wszystko chcecie je mieć na półkach? Ja to zrozumiem, bo ja sama tak miałam przez większość życia. Czy też nie macie problemu z pozbywaniem się książek i oddawaniem dalej w świat. Jestem tego bardzo ciekawa. A ja Was zapraszam także na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie. No i jeszcze już z Wami żegnam. Trzymajcie się, pa pa!